Moje serduszko, pozdrawiam serduszka. I po dzisiejszych rozmowach tutaj z Rysiem i z Irenką otrzymałem kolejne informacje, które myślę rozświetlą naszą drogę. Bardzo często zadajecie mi pytania w komentarzach i również podczas rozmów i te filmy powstają po właśnie takich komentarzach i po rozmowach. Oczywiście w komentarzach następuje podział, tak jak następuje podział na ziemi, więc w tym momencie tam, gdzie jest agresja, irytacja, złość albo propagowanie NWO, te komentarze nie są wpuszczane. Po prostu nie będzie czystość, przyjemność egzystencji w tych komentarzach. Natomiast ten film będzie mówił o tym, jaki wygląda rachunek sumienia po drugiej stronie. Czyli kiedy pytacie mnie o swoich zmarłych, bardzo często odpowiadam wam, że są na rachunku sumienia. I chcę wam pokazać, jak cudownymi istotami jesteśmy i jak to wszystko wygląda inaczej z perspektywy wielowymiarowości naszej boskości, a z perspektywy naszego życia, naszego rozumu. Tutaj właśnie Irenka zadała mi to pytanie i w tym momencie, kiedy zacząłem tłumaczyć to wszystko, mówię, cudowny temat na film. A później temat o tym, co się dzieje na Ziemi, o tych podziałach, czy będą dwa światy równoległe ze Złotym Wiekiem i bez, czy nie. Myślę, że te tematy są teraz takie na bieżąco potrzebne ludziom, aby zrozumieć, jak to działa. I wiele osób teraz odchodzi, więc w tym momencie myślę, że świadomość ich rodziny będzie inna, kiedy zrozumieją, jak prosto przyjąć obfitość i energię do nas. Zakładamy, że odeszliśmy ze swoją świadomością na drugą stronę. Co się dzieje? No wiadomo, że każdy po wyjściu ciała, czyli patrzy, tutaj leży ciało fizyczne, tutaj jestem ja. No i nagle, okej, nie leżę w grobie, nie czekam na jakieś sądy ostateczne, moje ciało, powiedzmy, gdzieś tam jest sprzątane i tak dalej, układane w kostnicy i widzę, co się z nim dzieje. No, dochodzi do mnie, że trafi do przyjemnego dołka, powiedzmy, jak ja to nazywam, do spa, gdzie natura się nim zajmie. Albo do tak zwanego pieca, gdzie też natura się nim zajmie, czyli ogień zajmie się moim ciałem, a ja tu dalej egzystuję. Czyli żyje. W tym momencie mam inną gęstość, inne ciało, ale żyje. Chcę widzieć siebie tak, jak widziałem siebie za życia, bo taki mam obraz siebie, więc dokładnie w takim ciele się widzę. I co się dzieje? Podchodzi osoba zmarła. Bardzo często tą, którą znamy, aby rozprogramować strach, lęk i naszą wątpliwość, jeżeli zwłaszcza jak umieramy świadomością jednego życia. No i w tym momencie też podchodzi, powiedzmy, opiekun, czyli istota od światła. Pojawia się bardzo często ten tunel od światła. W momencie, kiedy jesteśmy w danym miejscu i boimy się tego tunelu światła, boimy się zmarłego, jesteśmy zdziwieni, a wręcz zezłoszczeni na swoje życie, to w tym momencie rolą tych opiekunów jest pokazanie nam, dlaczego wszystko się stało. Na czym to polega? Bardzo prosto. W momencie, kiedy umieramy, i jesteśmy zdumieni tym, że dalej żyjemy, tylko w innej gęstości, zdumieni, że żyją nasi zmarli, że słowo anioł czy opiekun też istnieje, to w naszej świadomości powstają pytania. A ponieważ myśl po drugiej stronie, czyli jak to nazwiecie, świadomość, tworzy natychmiast rzeczywistość, no to te pytania, dlaczego umarłem, dlaczego miałem takich rodziców, dlaczego byłem Polakiem, te myśli natychmiast otwierają drogę do tak zwanego rachunku sumienia. Czyli już wiele razy mówiłem o tym kinie, przed którym się siedzi i ogląda rzeczywistość. Ale ten film po tej rozmowie chcę uzupełnić o pewną wiedzę, która do mnie teraz wpłynęła. Jaka jest różnica między widzeniem oczami i materią naszego życia, a widzeniem poprzez oczy wszechświata i planu boskiego, w którym istniejemy, poprzez naszą boskość? Różnica polega na tym, że kiedy wyświetlają się nasze obrazy z życia, to ludzie mówią tak: o, tu popełniłem błąd, o, to mogłem zrobić inaczej, a to mogłem z tym się gdzieś spotkać czy połączyć, a tu mogłem powiedzieć dziecku, że go kocham, a tu mogłem się nie kłócić. I sami zaczynamy redukować plan boski. I w tym momencie często mówi: o, mało dobra zrobiłem. I rolą opiekuna jest mówić: pokażę ci, jak to wygląda z naszej perspektywy. I człowiek właśnie błąd, nie błąd, świadomością ludzką zaczyna to wszystko
obserwować, a teraz opiekun pokazuje mu perspektywę wszechświata, jak to wygląda. I perspektywa wszechświata mówi tak: zobacz, spotkałeś tą osobę. Wszystkie osoby, jakie spotykasz, były właściwe na twojej drodze. Nie ma żadnych błędów. Wszystko w Planie Boskim jest doskonałe. Ale jak to? Zobacz, ty byłeś umieszczony w rzeczywistości, która ma czas, początek, rozwój, koniec. Ale w naszej rzeczywistości czas nie istnieje. Wszystko dzieje się w tym samym punkcie, bo czasu nie ma. Czyli jeżeli ty żyjesz w czasie, to nie wiesz, co cię spotka jutro czy pojutrze. No tak. Ale my, kiedy tutaj nie ma czasu, wiemy dokładnie, co cię spotka od urodzenia do końca. Bo czas nie istnieje tutaj. No fakt. Więc możemy ułożyć wszystko w idealnej doskonałości. Bo wszystko dzieje się w jednym miejscu, w jednym punkcie. No tak. Więc w tym momencie masz prawo karmy, czyli żyjesz wiecznie. Już wiesz, że żyjesz wiecznie, bo teraz oglądasz kino. Swoje życie. No tak. Masz prawo przyciągania. Co siejesz, to zbierasz. Masz prawo wolnej woli, ale często tutaj ktoś ci podpowiada. Nie idź, zostaw, odpuść, tak zwana intuicja, przeczucie. Czyli gdzieś ta wolna wola jest w jakimś stopniu ograniczona. I prawo kreacji, czyli kreuje i będzie. I tobie się wydaje, że to wszystko gdzieś tam w tobie działa w czasie i że jak się nie zadzieje dzisiaj, to zadzieje się jutro, pojutrze, a my to widzimy w momencie, kiedy powstaje twoja myśl. Widzimy to tu i teraz. I teraz zobacz, jak to wygląda z naszej perspektywy. Każde jestestwo to taka kropla wody, która rozlewa się po całym wszechświecie. Tworzy takie fale po całym wszechświecie. I w momencie, kiedy my widzimy, jak ta kropla wody pięknie sobie kapie, widzimy też te fale, do kogo one pójdą i jak pójdą. No i ten człowiek mówi, no ale co ja, to jak te fale powstają? Bo ja widzę tylko to, co zrobiłem, z kim się przywitałem, kogo kochałem, moją rodzinę, moją pracę, tych ludzi. Nie widzę nic więcej. No i właśnie na tym polega geniusz twojego jestestwa. Składasz się z materii i ducha, ale tak naprawdę jesteś czym? Czystą energią. Twoja materia to energia zatrzymana w czasie. Zmiana gęstości powoduje, że mogłeś po prostu się dotykać, ale nadal jesteś energią. I teraz, podróżując przez swoje życie, rozdajesz tą energię wszystkim dookoła i całemu wszechświatowi. I zobacz na to. Kiedy twoja myśl, to energia, która powstała powiedzmy w materialnym umyśle, w twoim komputerze, to ta kulka energii płynie gdzieś. Czyli ona kreuje twój świat, twoje zachowanie i tak dalej. Coś robisz dzięki tej myśli. I w momencie, kiedy masz spotkanie z jakimś człowiekiem, spotykasz się, tak? I w tym momencie dajesz mu tak zwaną radę, rozmawiacie. No i on odchodzi. To jeżeli go nigdy nie spotkasz więcej, to nie wiesz, jak przebiegło jego życie. Natomiast, kiedy się spotykacie, on ma aurę, czyli jest energią. I ty masz aurę, czyli jesteś energią. Dwie energie przenikają się. I co się dzieje? Kiedy dajesz radę, jakąś myśl, to część twojej energii wędruje do aury tego człowieka. Mówi się o przenikaniu się aur. I co się dzieje? Ty już nie wiesz, co twoja energia, czyli ta tak zwana myśl, dała temu człowiekowi i jak długo z nim podążała. A teraz ci pokażemy, ile dobrego te myśli stworzyły. Bo masz jeszcze świadomość dobra i zła. Mówisz o błędach, że mogłeś zrobić inaczej. I zobacz, podarowałeś temu radę. Część twojej energii, jak widzisz, przeskakuje do aury tego człowieka. I w tym momencie na rachunku sumienia
nie widzimy siebie jako materii, ale jako ciało astralne, eteryczne, jak to nazwiecie, czyli tak zwanego ducha. I z tego ciała astralnego płynie energia do tej osoby i jest w jej ciele astralnym. I co się dzieje? Ta rada, wasza myśl podróżuje z tą osobą. No i nagle okazuje się, że ta rada była z tą osobą przez miesiąc, 2 lata, 5 lat, przez jakiś czas i zmieniła jej życie. Czyli ciała astralne wypełniają się wzajemnie energiami, które powstają poprzez nasze myślenie, nasze działanie i wędrują razem z innymi ludźmi, innymi istotami i zmieniają i wpływają na ich życie. I w tym momencie te cudowne, piękne rady, które powstają, płyną do tych ludzi. I twoja energia, której nie widziałeś, rozeszła się po 1000 osób, które spotkałeś w swoim życiu. Do tego zwierząt, roślin. A to wszystko ze sobą jest połączone. To wszystko jest jeden, powiedzmy w cudzysłowie, wielki wszechświat, czyli boskość. I w tym momencie, zobacz, my widzimy wszystko w jednym punkcie, bo czas u nas nie istnieje. Bóg widzi tak samo. Doskonałość, absolut, wszechbyt, jak to nazwiesz. Widzi dokładnie tak samo. Więc łatwo mu jest planować wszystko w prosty sposób. I kiedy masz wolną wolę i przed zejściem na ziemię mówisz, odrobię sobie wybaczanie, istotę życia i śmierci, asertywność i tak dalej, to kiedy wchodzisz wartościami, wybierasz sobie rodzinę i tak dalej, to bardzo łatwo nam jest ustawić wszystkie wydarzenia, aby doprowadziły cię do wartości, do asertywności. Czyli nie ma błędu, bo czy pójdziesz w lewo, w prawo, górą, dołem, i tak zatrzymasz się przy asertywności. I dlatego nam jest bardzo łatwo się opiekować różnymi istotami, bo my mamy to wszystko w jednym miejscu. Teraz, co się dzieje z tą energią? Ty jej nie widziałeś, poszła do tych różnych osób. Zmieniała ich życie, wpływała na ich życie. I w momencie, kiedy te osoby mówią na przykład dziękuję, czyli słowo dziękuję, tak samo jak słowo kocham, proszę, ma cudowną, piękną energię, złotej energii miłości. No i w tym momencie płynie do ciebie z powrotem. I co się dzieje? Zobacz na twoje ciało astralne. Automatycznie układa się dookoła ciebie w ciele astralnym. Jest jak prezent dla ciebie z powrotem, zwrot energii. Dlatego słyszałeś pewnie, że dobro wraca do ludzi. Dokładnie tak jest. Wszystko do was wraca. I wszystko osiada w waszej przestrzeni. I teraz, kiedy myślicie o sobie w ten sposób, nie uda mi się w życiu, nie będę miał szczęścia w życiu, to energia zbudowana słowa dziękuję, energia szczęścia, radości, obfitości, żebyś ty otrzymał szczęście, radość, obfitość, zostaje zatrzymana przez twoją myśl, przez energię, która tworzy tak zwaną szklaną kopułę dookoła ciebie. Często, kiedy pytacie mnie o swoich bliskich w rozmowach, mówię, są w szklanej kuli. Nic do nich nie dociera, nie zmieniają swojej świadomości, więc trzeba będzie delikatnie rozbijać tą szklaną kulę. I sami mówicie, tak, oni tylko tak i nic więcej, nic poza normą religijną, społeczną, ekonomiczną, polityczną. I w tym momencie zwrot tej energii z wszechświata, te fale do ciebie wracają, dziękuję, fajnie, że go spotkałem i tak dalej, nauczył mnie czegoś. Bardzo często jest to wydłużone w czasie. Ponieważ remont trwał mnie, więc czasami macie te filmy takie pocięte. Natomiast powiem tak. W momencie, kiedy właśnie w miesiącach, dniach, latach przypływa do was to dobro, które zrobiliście, te konsekwencje pewnych czynów i najważniejsze w tym, żeby się umieć otworzyć na obfitość, żeby zrozumieć, że jesteśmy wielowymiarową osobą, istotą. I co się dzieje? W momencie, kiedy sami, mając wolną wolę, mówimy do siebie, nie uda mi się nic w życiu, nie zasługuję na szczęście, szczęście może nie trwać wiecznie i tak dalej, czyli sami krytykujemy siebie, to tak jakbyśmy tworzyli taką skorupę dookoła siebie, szklaną kulę i to dobro, które tworzyliśmy, te słowa dziękuję, które płyną do nas przez wiele, wiele miesięcy, lat, powodują, że one osiadają na tej skorupie. No i nie płyną do nas. I życie się nie zmienia. Samokrytyk powoduje, że ta skorupa jest większa. I kiedy
nagle okazuje się, że tam po drugiej stronie pokazują nam, jak ta energia pięknie płynie, jak płynęła do nas przez wiele lat i ile tego dobra osiadło na tej, powiedzmy, naszej szklanej kuli, no to w tym momencie szok. No i pytanie, czy masz odwagę zobaczyć, co by było, gdybyś otworzył się na przyjemność egzystencji? Wyszedł ze szklanej kuli, wyszedł z samokrytyka, z tego, że jesteś mały, nic nie warty i tak dalej, z tego myślenia. No i tam na górze, okej, dobra. Więc w tym momencie nagle pokazuje się, jak to wszystko mogłoby zmienić, rozświetlić nasze życie i tak dalej. I co się dzieje? W momencie, kiedy człowiek ma świadomość wielowymiarowości, ma świadomość tego, że to wszystko płynie w energiach, no zaczyna inaczej myśleć. Jak myśli? A, to o to chodziło na Ziemi. A dlaczego mi skasowaliście pamięć? Bo tutaj na Ziemi jest taki proces, wybrałeś naszą planetę, czyli planetę Ziemię, jest skasowanie pamięci, abyś mógł wszystko zacząć od nowa. Dowiedzieć się o tym, jak się żyje na planecie. Masz wiele religii, masz wiele dróg na Ziemi. Jest prawda podana w całości. Są książki o rozwoju duchowym, o tym, że nie składa się tylko z materii. To ty decydujesz, czy otworzysz się na tą prawdę, czy nie. I bardzo często za pierwszym razem, kiedy schodzisz, odebierasz jakąś wartość, no to nie mówisz, ok, nie daję sobie koła ratunkowego, czyli w postaci szerokiej świadomości, że będę patrzył na świat z poziomu globusa, a nie z poziomu jakiejś jednej religii, kraju, miejsca, wsi. I jeżeli to będziesz w stanie zmienić, czyli że wydarzenia w Twoim życiu naprowadzą Cię na to, że spojrzysz na Ziemię jak na globus i na różnorodność świata boskiego, no to w tym momencie uśmiechniesz się tutaj teraz przy rachunku sumienia o wiele bardziej do siebie. I Twoja energia rozleje się po świecie z poziomu siły, którą wykonałeś za pierwszym razem, startując z miejsca, powiedzmy, niewygodnego. No i jeżeli masz ochotę pobawić się znowu z tymi wartościami, bo części odrobiłeś i tak dalej, no to zapraszamy, masz wolną drogę. Możesz zejść na ziemię. Albo są jeszcze inne drogi. I w tym momencie, tam po drugiej stronie, ludzie umierający w jednej świadomości i tak dalej, w jednych przekonaniach, otrzymają możliwość wyboru. Znowu jest wolna wola. I co się dzieje? Nie ma programu, że ktoś nas zrzuca tutaj za karę na reinkarnację. Oczywiście są takie przeświadczenia tutaj na Ziemi, można w to uwierzyć. Ale tam na górze wszystko jest oparte na wolnej woli i my sami decydujemy kiedy, z kim, co schodzimy, co chcemy przerobić. Natomiast pokazują nam to, co po prostu blokuje nam otwarcie się na obfitość, czyli nasze pesymistyczne myśli. Wielu z nas zamyka się w niskim poczuciu własnej wartości, nic mi się nie uda, jakby porównuje się do rodziny, no bo mamy taki wzorzec. Tacie się nie udało, mamie się nie udało, był rozwód w rodzinie, rodzice się nie kochali i w tym momencie nie patrzymy na to, jak na poligon, w którym mam właśnie pokazać, że można się cieszyć szczęściem, być w kochaniu, w miłości, tylko podobnie jak do nich zaczynam się zachowywać. Nic mi się nie uda, bo mamie się tacie nie udało, to mi też. No i mimo to, że nagle spotykam kogoś, rozświetlam się z nim, śmieję się, uśmiecham, daję mu fajną radę. On mówi, ale dziękuję ci za to, że mi pomogłeś. Ktoś podchodzi, ja mu pomagam. I wszystkie takie drobne gesty, na które ludzie nie zwracają uwagi, wszystkie te gesty tworzą energię, która płynie we wszechświat, jest z tymi innymi ludźmi, istotami we wszechświecie i wraca do was z powrotem. I dlatego potem, ale mnie szczęście spotkało, ale mi się udało. Wszystko to konsekwencja waszych czynów. Dlatego pięknie powiedziano, że kiedy ktoś się cieszy małymi rzeczami, rozświetla wszechświat i rozświetla swoje życie. Będzie szczęśliwy. A ktoś, kto nie zwraca uwagę na swoje czyny, myśli, uczynki, będzie cały czas obijał się w swoim życiu, bo będzie musiał być naprowadzony, dlaczego one są takie i aby zrozumiał konsekwencje swoich myśli, uczynków i tego, co robi w życiu. Dlatego tak mocno na swoim kanale mówię, abyście patrzyli na siebie jak na wielowymiarową istotę. Jak na istotę, która każdym gestem, każdą myślą, każdym uczynkiem
rozsiewa energię dookoła siebie. I abyście nie zamykali się w szklanych kokulach, że nic wam się nie uda, że nie możecie być szczęśliwi, że nic dobrego mi nie czeka, tylko pozwolili tej energii spływać do was, bo ona rozświetla wasze marzenia, tworzy nową rzeczywistość. Tworzy rzeczywistość poziomu szczęścia, bo są to pozytywne podziękowania dla was. Czasami trzeba wykonać trudną rolę, jak powiedzmy przy reinkarnacji, że ktoś komuś wbił szpilkę, ja mu nie wybaczę. Ale właśnie na tym polega reinkarnacja, że część z nas nie żyje tutaj pierwszy raz. To jest planeta, gdzie schodzimy tutaj po tysięcznym, po milionowym naszym wcieleniu. I dlatego mamy tutaj, powiedzmy, możliwość iść w nienawiść, w złość, w agresję, w irytację. To w nas gości, to w nas mieszka. Więc w tym momencie konsekwencje są z jednej i z drugiej strony. Im bardziej skupimy się na tworzeniu dobra dookoła siebie i w sobie, to automatycznie to dobro do nas wróci. I tak to działa. I ono do nas wraca. To jest fakt. W tym momencie, jeżeli nawet zaczniemy robić to z kalkulacji umysłu, to zagości w nas. Bo da nam co? Przyjemność. Przyjemność pomagania różnym ludziom i słowa dziękuję, które do nich płyną, są tak fenomenalne. Ta energia jest tak piękna i tak pięknie spełnia marzenia, że to się staje potem przyjemnością egzystencji. To jest tak piękne, że człowiek chciałby jeszcze, jeszcze, jeszcze. Sam się nakręca, prosi Boga o pomoc, żeby mógł komuś pomóc i tak dalej. Ale dochodzi do niego potem pewna świadomość, że jeżeli ja będę pomagał ludziom, to ci ludzie będą musieli przejść przez swoje życie, przez jakąś traumę, tragedię, pech, nieszczęście, jak oni to nazwą. Po co? Zaczynam żyć świadomie, że niech wszyscy mają szczęście, radość, uśmiech. Niech wszyscy mają wspólną świadomość boskości w sobie. Wtedy nie będę pomagał ludziom, bo nie będzie takich ludzi. Będziemy cieszyć się boskością dookoła nas. Nasze aury będą świecić złotym światłem, światłem cudownym, pięknym, miłości bezgranicznej. Będziemy się kochać bezgranicznie. Będziemy tworzyć tą boskość, z której wyszliśmy. To jest właśnie geniusz całej egzystencji. I tam, na rachunku sumienia, wszystko jest nam objaśniane. I dlatego tak wiele z nas tu wraca na Ziemię, bo mając tam takich przewodników, taką świadomość i prawdę na Ziemi podaną, możemy się rozwijać. I taką wielką różnorodność, karma, wolna wola, prawo przyciągania, prawo kreacji, to wszystko ze sobą jest połączone, o czym mówiłem w innym filmie. I w tym wszystkim, zobaczcie, umiecie się poruszać. Umiemy się poruszać. Czyż nie jesteśmy genialni, że tak powiem? Bo tak jest. Kiedy pokażą nam inne planety, to nagle zobaczycie, jak łatwo można żyć na planecie, gdzie nie ma zła. Jak łatwo się tam żyje. Ale jak trudno na tej planecie, gdzie powiedzmy w cudzysłowie jest nienawiść, agresja i tak zwane zło, się poruszać, żeby po prostu tego nie było w sobie. Jest postęp i rozwój? Jest. Natomiast nawiązując do dzisiejszej rozmowy z Rysiem, oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim osobom, z którymi rozmawiam, bo te filmy powstają po takich właśnie rozmowach. Kiedy zadajecie mi pytania w komentarzach, nie mam czasu, żeby odpisywać na komentarze, bo oglądalność tego kanału wzrosła po tym, co się zadziało, po sprawdzeniu się wielu przepowiedni i tych komentarzy jest ogromna ilość. Natomiast jeżeli mam odpisywać kilka godzin na komentarze, to wolę odpisywać kilka godzin na maile, gdzie tam pomagam faktycznie ludziom. Natomiast w swoich filmach postaram się odpowiedzieć na te pytania, na które nie odpowiadałem wcześniej. Jeżeli chodzi o światy, o to, co się dzieje teraz, czyli umierają ludzie na bieżąco, tak? Odchodzą na drugą stronę. Tam mają rachunki życia, uczą się, pokazują sobie, ale fajnie, to zrobiłam to, ale dobra zrobiłam. I nagle mówią, zasłużyłem na raj. No bo w tym momencie, nawet jak zatrzymałem sobie to dobro dookoła mnie, czy zrobiłem kulę, bo gdzieś tam smutek, samokrytyk zadziałał, to dobro i tak jest w mojej przestrzeni. I tam mi pokazują, zobacz, ile dobra zrobiłaś. Zobacz, jak pomogłaś wielu ludziom, roślinom, jak przytulenie zwierzęcia rozświetliło jego drogę w reinkarnacji, podarowało mu wiedzę, że ludzie są dobrzy. Jak szło z nim, jak on to pamiętał. Wszystko ma pamięć komórkową, nawet rzeczy, dlatego mówią, że złośliwe rzeczy martwiej. Jak my go nie lubimy, to on to okazuje się, że też nas nie lubi i nam nie służy. To w tym momencie bardzo szybko jest tak zwany efekt wow. I co się dzieje? No i kiedy mówimy, fajnie, to chciałbym jeszcze
to odpracować, to spotkać się z tym i z tym. I co się dzieje? Jest planeta, na której można to zrobić. Czyli mamy tutaj drogę do złotego wieku, do dobrobytu, do zmiany świadomości i podniesienia wibracji na Ziemi. Ale co jest z ludźmi, którzy umarli teraz w świadomości jednego życia, czy po prostu tego, co jest normą religijną, społeczno-ekonomiczną? Gdzie oni będą się reinkarnować? Gdzie oni mogą jeszcze raz przeżyć coś takiego jak na Ziemi? Właśnie na tym polega cały ten geniusz rozdwojenia rzeczywistości, jak to ktoś nazwie. Część nas będzie szła na tej planecie do złotego wieku, do zmian, dlatego to wszystko się rozsypuje teraz. Następują olbrzymie zmiany na planecie. Będą one cykliczne i tak to będzie. Natomiast, kiedy będzie złoty wiek i słowo mrok, zło będzie tylko wspomnieniem, wyborem, to automatycznie będziemy tutaj odpoczywać, cieszyć się życiem, taki, jak powiedziałem, coś większego niż raj. Złoty wiek. I w momencie, kiedy ta część osób, która teraz odchodzi i będzie chciała tam na rachunku sumienia poszerzyć swoją świadomość, doskoczyć do tak zwanego złotego wieku, to co się dzieje? Oni znowu zejdą na świat Ziemi, gdzie reinkarnacja będzie normą. Ale drogą tego świata będzie co? Pobudka świadomości. Każdy świat we wszechświecie doprowadzany jest do boskości, do światła, do miłości, mimo to, że w nim uczestniczy. Do takiego światła, w którym miłość wypełnia całą przestrzeń. Wszystkie istoty i całą planetę. I to jest właśnie droga planet, materii, jak to nazwiecie, we wszechświecie. Rozświetlić każdą istotę. Zwłaszcza, że planeta to też istota. Więc automatycznie światy równoległe są jak południki. Tak się rozchodzą. Czyli mamy tutaj, powiedzmy, kulę. I tak, jeden świat równoległy, drugi, trzeci, czwarty, przesunięty o minutę, powiedzmy, o pół minuty. I właśnie dlaczego Cię spotkałem, ten film świetnie tłumaczy światy równoległe. Że te światy są obok siebie, a mimo to wydarzenia się łączą w jednym punkcie. I my istniejemy w tym wydarzeniu. Tyle, że wiele osób nie rozumie tego filmu. Dlaczego? Dlatego, że pisze do mnie, jak to jest, to smutny film, wszędzie była śmierć. Nie. Wszędzie była wartość zrozumienia istoty życia i śmierci. Tak jak zrozumienie wybaczenia, szlachetności, szacunku. Czyli wartość, jeżeli dana dusza, czy dane dusze mają zrozumieć istotę życia i śmierci, to ta istota życia i śmierci zagości na planach równoległych, które zbudowane są z planów wyboru. Bo są plany, gdzie jesteśmy zupełnie na innych płaszczyznach. Tutaj mamy plany wyboru światu równoległego. Ale myślę, że o tym opowiem w innym filmie. Natomiast tutaj dokładnie powstaje ten świat, gdzie te istoty, ci ludzie mogą zejść na nowo i dążyć do pobudki świadomości. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas zadaje pytanie, dlaczego to się stało, po co żyje i tak dalej. I odpowiedzi są na każdym świecie boskim, w każdym wszechświecie, na każdej planecie. I w tym momencie te pytania i podążanie za tymi pytaniami, no, dają możliwość tworzenia nowych światów, ale też i rozwoju tych światów. I to jest właśnie genialna zabawa, że taką Ziemię, jaką znamy, zamieniamy teraz w złoty wiek, w planetę miłości. I światy równoległe, które są dookoła nas, również tak samo zamieniają się w planety miłości. I teraz, jeżeli ta, powiedzmy, nasza planeta już pójdzie tam 20-30 lat do przodu i jest, powiedzmy, złoty wiek, dobrobyt, miłość, przyjemność, egzystencji, to istoty, które zejdą, powiedzmy ludzie, którzy zejdą na świat równoległy, czyli na inną ziemię, gdzie będą mogły doprowadzić ten świat do właśnie złotego wieku, będą miały przyjemność tworzenia tego, co my teraz. Pobudki świadomości, medytacji, rozwoju ducha i tak dalej. No i to jest genialne. Będą miały przyjemność zamknięcia w sobie niskiej wibracji, pomagania istotom, które ubrały się w niską wibrację i zbudowania planety miłości. Po co to wszystko się robi? Ano po to, aby potem we wszechświecie istoty, które wybrały nienawiść, zobaczyły jasne punkty, tak jak my widzimy piękne gwiazdy na niebie. I w tym momencie tych planet czy miejsc, w którym oni mogą egzystować, będzie coraz mniej. Dlaczego? Dlatego, że zło pozbawione jest jakiegokolwiek miłosierdzia, skrupułów, litości itd. Czyli oni siebie sami nawzajem zjadają. W momencie, kiedy dana istota powie, że ma dość tego świata, automatycznie ewoluuje do tych pięknych planet miłości,
którą teraz tworzymy tutaj na Ziemi. I to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to że możecie się otworzyć w każdej sekundzie swojego życia na ilość tego dobra, które jest dookoła was, które żeście stworzyli. I to jest właśnie geniusz. Dlatego właśnie proszę ludzi na swoim kanale, aby przestali żyć samokrytykiem i przestali żyć życiem jednym, które znają, jedną rodziną, jednymi dziećmi, jednymi wydarzeniami, a zaczęli widzieć siebie jako wielowymiarową boską istotę, której każda myśl rozświetla wiele wszechświatów, każda myśl tworzy drogę dla innych osób, dla innych istot. I w tym momencie to wszystko potem do nas wraca. Kiedy rozmawiałem z Irenką, pokazano mi była przez chwilę moja droga moich filmów. Te filmy ostatnie, jednych denerwują, innych nie. Zwłaszcza tych, którzy uwierzyli w fake newsy, w NWO i tak teorie spiskowe. Widzę po komentarzach, jak się gotujecie i wyłączam te komentarze, aby nie było tutaj krzyku, paniki i tak dalej. W tym momencie automatycznie droga z tego filmu idzie po osobach, które oglądają ten film. To jest przekaz, który ja przekazuję dalej. Czyli moja energia idzie przez ten film do wielu ludzi. Nic dziwnego, że wiele osób mówi: tak mi się dobrze śpi przy twoich filmach, tak jest mi błogo i tak dalej, tak fajnie mi tutaj dzieje się w sercu. Ale niektórzy mówią: mój rozum się zagotował, zrobiłeś we mnie agresję, irytację, bo jak śmiałeś mi pokazać, że ja się mylę, czy zostałem oszukany. No i w ten sposób to działa. I cała ta energia płynie przy tych ludziach. I słowa dziękuję, które płyną w komentarzach, które płyną do mnie w mailach i również na warsztatach, i również do przestrzeni, ja ich nie słyszę. Czyli ktoś oglądnie pierwszy film i powie: no, faktycznie coś w tym jest, pomógł mi. To moja energia z tego filmu popłynęła do tej osoby i idzie z nią przez jakiś czas. I w momencie, kiedy on to bierze optymistycznie i fajnie, że to się zadziało, to zwrot tej energii, optymizmu i pozytywnej energii przypłynie do mnie. I tak działa cały wszechświat. Każdy z nas otrzymuje taką energię. Natomiast ktoś zapyta: a co z tymi pesymistycznymi myślami? To też wraca do nas. Tyle, że właśnie, kiedy rozumiesz, że możesz kogoś zezłościć, zirytować i tak dalej, bo prawda bardzo często irytuje wielu ludzi. My nie chcemy słyszeć prawdy o sobie, że jesteś taki, owaki, ktoś cię widzi inaczej niż ty sam siebie widzisz. Bardzo często reagujemy złością, tak? Więc automatycznie to też do nas wraca. I w momencie, kiedy masz świadomość, że wszystko jest po coś, świadomość tego, że energie płyną w każdą stronę, to masz też świadomość, jak rozładować to napięcie, czyli jak przetransformować tą pesymistyczną energię. Jeżeli ktoś mi powie: wbije mi szpilkę, to ja mogę żyć tą szpilką, bo ją dopuściłem do siebie. Ale jeżeli ja mam świadomość boskości w sobie, wielowymiarowości, jaką jestem, to automatycznie ta szpilka zostaje zamieniona w mojej przestrzeni na: niech będą szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni, niech trafi do nich wszystko co najlepsze. Czyli transformuje tą pesymistyczną energię na energię pozytywną. Czasami, jeżeli mam taką odpowiedź, na przykład, że ta osoba wysyła szpilki wszystkim i bardzo mocno uważa, że to jest norma, to nie transformuję tej energii, ale odbijam ją i odsyłam. Nie wszystko to, co zostało do mnie skierowane w dniu dzisiejszym, po tym filmie, wróci tam, skąd przyszło. I mogę powiedzieć: z boskim światłem, boskim błogosławieństwem, więc rozświetlam te energie, nawet jak one były w niskich wibracjach, albo powiedzieć bez tego. Czyli jak ktoś mi wysyła zazdrość, złość, agresję, to do niego wróci. I osiądzie w jego przestrzeni i spowoduje wydarzenie w jego życiu. Dlatego twórzmy dobro, odsyłajmy to z miłością, radością i szczęściem, aby te osoby w ogóle zrozumiały, że może być radość, szczęście w ich życiu, bo wiele z nich tego nie ma. Natomiast jeżeli ktoś ma świadomość, czyli jest, powiedzmy, człowiekiem obudzonym, uduchowionym, oświeconym, a mimo to wysyła komuś złość, agresję, irytację, urok, złorzeczenie, klątwę, to nic dziwnego, że jak ja zobaczę taką energię przy takiej istocie, bo akurat mój rozwój doprowadził mnie do tego, że mogę zobaczyć, skąd ta energia przyszła, od jakiej istoty, bo za energia zostawia ślad we wszechświecie. I otwierając się na to, że wszechświat jest tak wielki, tak pięknie skonstruowany, każdy z nas może podążać za tą energią. Zobaczyć: a to od tej osoby przyszło. Gdyby tak nie było, w rozmowach na Skype'ie z wami czy na medytacjach nie mógłbym określać waszych bliskich, mówić, czego oni wam życzą, jak oni o was myślą i tak dalej. A każdy z was, kto rozmawiał ze mną, wie, że mam taką możliwość.
I w tym momencie, kiedy odeślę takiej osobie, mówię, a ty jesteś obudzona, a mimo to, czy jesteś świadomą istotą, a mimo to świadomie czynisz zło. No, świadomie czynienie zła to droga do czyśćca lub piekła. Ale jeżeli tak to robisz i uważasz, że nie będzie konsekwencji, to ode mnie dostaniesz z powrotem wszystko to, co mi wysłałaś. No i nagle, jeżeli kilkanaście osób odbije jej taką energię, to nic dziwnego, że nagle w jej życiu nie ma nikogo, nie ma niczego, co jest pozytywne. I też nikogo. Nie ma miłości, nie ma szczęścia, nie ma obfitości boskiej, wszystko się sypie, wszystko się rozsypuje i tak dalej. I złość, agresja w niej jest, aż złość, agresja rozbija jej ciało, czyli zaczyna chorować i wtedy proszą o pomoc takie osoby. No i sami mówią o sobie, no wiem, tyle zła zrobiłam i tak się zrobiłem i tak dalej. No i naszą rolą wtedy nie jest zemścić się na tej osobie, tylko podarować jej przyjemność egzystencji, czyli nieważne co zrobiłaś, ważne, że chcesz za to przeprosić, wybaczyć sobie i masz ode mnie wszystko co najlepsze. Powiedz mi, ile dobra chcesz teraz zrobić. No i w tym momencie tak pomagamy tym osobom. Energia pływa po wszechświecie, jest przepiękna i każdy z nas po drugiej stronie zobaczy całą prawdę, tak jak może zobaczyć ją tutaj. To od nas zależy, czy ktoś wyprze ten film, czy powie, że świat energii nie istnieje, że to bzdury, że mu są niepotrzebne w życiu, czy nie. Ale każdy z was w swoim życiu choć raz zadał pytanie, dlaczego mnie to spotkało. I jeżeli nie chcieliście znaleźć odpowiedzi, to macie taką wolną wolę. Ale jeżeli chcieliście podążać za tą odpowiedzią, to doszliście do prawdy o duchu, materii, o różnorodności świata Boga i o tym, że nie tylko jest jedna religia, jeden kraj, jedna narodowość, że świat jest o wiele, wiele większy. Ta odpowiedź prowadziła was do poznania prawdy o wszechświecie. I staram się odpowiedzieć na wiele pytań, które mi zadajecie na moich filmach. Nie powielać tych filmów, tych odpowiedzi, więc w ten sposób tak to wygląda. I w tym momencie miałem zakończyć ten film, podziękować za ten piękny, cudowny przekaz, jak to nazwiecie. Natomiast po rozmowie z Irenką, w jednym dniu ten film powstaje na wielu płaszczyznach, z rozmowami wielu ludzi, uzupełnię pewną wiedzę. Dlatego, że kiedy ta energia, o której mówię, od innych ludzi, przychodzi do nas, jest w naszej przestrzeni, to ona również przechodzi na następne wcielenia. Jeżeli ubierzemy się w następne wcielenie, to ilość tej energii pozytywnej wyznaczy nam łatwiejszą drogę. Spełnią się nasze marzenia, pragnienia, czyli będą się one szybciej materializować, niż gdybyśmy na przykład zeszli z tak zwaną czystą kartą, tak to mogę powiedzieć. Czyli warto rozdawać dobro dookoła siebie. Jeżeli ktoś już kalkuluje umysłem, że skalkuluje, będzie mi się to opłacać, ale jak powiedziałem, wszystko do nas wraca i jeżeli chodzi o te ciemne energie, no wiadomo, że one też tam gdzieś są, jeżeli ich nie odbijemy, no wiadomo, że energia zawiści, zazdrości i tak dalej, też, jak to mówią ludzie, osiada dookoła nas. Wielu z was pisało do mnie tak: Aronku, proszę cię o to, aby sprawdził, czy ktoś nie przeklnął naszej firmy, naszego domu, rodziny, nic się nie układa, albo coś, nic się nie dzieje w interesach. No i w tym momencie patrzyłem, mówię, słuchajcie, macie dużo energii zazdrości, zawiści, nienawiści, zwłaszcza na przykład na autach, kiedy się chwalimy autem, jedziemy, tak, i nagle ktoś mówi, o, i on ma auto. I w tym momencie ta energia jest na tych przedmiotach, na nas, naszych firmach, domach i ludziach. I co się dzieje, kiedy powiedzmy odchodzimy i ta energia, powiedzmy, idzie z nami? No, to pokazuje, że ta negatywna energia, która też nam jest pokazana na tak zwanym, powiedzmy, rachunku sumienia, automatycznie tam, co wam wybaczam, przepraszam, akceptuję i tak dalej, możemy rozładować to napięcie, rozładować tą energię, czyli spowodować, że ona zniknie już po tamtej stronie i w nowym życiu wejdziemy z czystą kartą, bez tej energii. Ale możemy też sobie zrobić tak zwany hardcore, czyli powiedzieć, ciekawe, czy się pozbieram z tej energii, zazdrości, zawiści, nienawiści, jak ona utrudni mi życie. No i kiedy mi utrudni życie, no to w tym momencie ja będę miał większą siłę w sobie. No i większość z nas w ten sposób zrobiła sobie tutaj zejście na ziemię. Natomiast dla wszystkich tych, którzy pytają mnie o to, ile będzie ziemi, czy będzie jedna ziemia ze złotym wiekiem, czy więcej, o co chodzi z tym filmem i z światami równoległymi, ten film powstaje już od września, bo obiecałem, że nakręcę film o światach równoległych, więc kolejna obietnica, mamy tutaj listopad i postaram się nakręcić ten film o światach równoległych, bo ta wiedza właśnie przy tym filmie do mnie spłynęła i
myślę, że rozświetliła ten film jeszcze bardziej. Dziękuję za ten film.